Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starti, a oto oczywiście Ratropolis. Tak więc dzisiaj gramy kupcem i idziemy do prawdopodobnie lasu. Chociaż... widzę, że już jest pokazane przy okazji, co się zdobyło i jakie są chyba specjalne właściwości. Więcej wrogów jest w lesie i można zdobyć extension, czyli te rozbudowę. Na wybrzeżu jest... Wrogowie z lepszymi umiejętnościami są na wybrzeżu. I tu mamy błogosławieństwo do zdobycia. A tu mamy... po prostu wrogowie z lepszymi statami i stone skin. Dobra, czyli jednak można. W takim wypadku dzisiaj chciałbym zobaczyć chyba wybrzeże. Gramy kupcem, jak już wspominałem, i dzisiaj jeszcze bez pollution. Ale kto wie, być może niedługo zaczniemy zakręcać sobie po prostu to wszystko chociaż na jeden, czy może dwa. Nie wiem. Wszystko się zobaczy oczywiście, jak już się naumiem w to grać. Wyrobię sobie swoje, wiecie, strategie lepsze i czy coś, a póki co. Nie ma co narzekać, nie ma co czekać. Rozpoczynamy. W ogóle ciekawe, czym będzie to całe błogosławieństwo. Nie to, żebym nie kojarzył nazwy jako tako z Ratropolis, ale co to robi, to nie pamiętam. Dobra, co my tu mamy? Ser. I tak, zboże. To używamy, przemieszamy. Nie będę ich wystawiał po prostu, dopóki nie ma sytuacji, w której już... Wiecie, zaraz nie przyjdzie wróg, bo jednak nie chciałbym marnować czasu ich służby. Dobra. Co my tu jeszcze mamy do załatwienia? O, super. Wszystkie sery. Więc dobra. Jeszcze jedno taki, jeszcze jedno zboże. Mógłbym prosić wrogów, żebyście już pojawili, dziękuję. Dobra. I co tym razem? Dobra, garncarstwo. Drugi taki, nie. Gromadzenie, nie. Zboże. No zaraz zarzucę, więc powinno być dobrze. A no obecny moment, ci obrońcy po tej stronie powinni sobie spokojnie poradzić. Okej. Okay. Błogosławieństwo. Niedopracowane, strasznie to. Ale jest, tak jak myślałem. Dobra, oni niech szybko idą tam. Ja robię zboże i zobaczmy, jak ta karta działa. Aha, minus 20 kosztu do wybranej karty. Na zawsze. Wiecie co? Fajne. Prawdopodobnie na nich sobie to narzucę. Zawsze będzie taka jakaś darmowa jednostka na jakiś czas krytyczny. Najgorsze jest to, że tak naprawdę co wiecie. Ja tak mówię. Ale no. Będę musiał to rzucić na kartę, która się dobierze akurat z tym, więc. Zobaczmy, co my tu mamy. Strażnik karawany. Będzie. Będę miał strażnika karawany już teraz. Więc chyba właśnie udało mi się wygrać życie w ten sposób, tak? I strażnik karawany zostaje tańszy. Wow. Dobra, czyli błogosławieństwo jest fajne, jeśli chce się grać na strategię pod jakąś drogą kartę. Okej. Okay. I serio, oczywiście, tak. Można już też przy okazji drugą stronę sobie przygotowywać. Dobra, domowieńcy już wkroczyli, więc przeszkadzajki zaliczone. I teraz tak. Powiem szczerze, mam fajny plan na to, jak będziemy tym razem mogli toczyć tą rozgrywkę pomiędzy różne kwestie. Ale tak. Główny cel, zdobyć błogosławieństwo, żeby on był za darmo. Może potem ich więcej. Dużo kart, które dobierają karty. Najpierw karty wojska, żeby wiecie, dobierały od razu. I do tego... Właśnie... No, zrobić wszystko, żeby mieć ich jak najpotężniejszych, tych strażników i innych może. W sumie jest chyba jeszcze jakaś jedna taka potężna jednostka, chyba Złota Kompania czy jakoś tak. Wyobraźcie sobie ich z błogosławieństwem? To jest karta typu, po prostu kosztuje milion, że tak to nazwę. Ale jak już się zagra, to ona jest tak wytrzymała, że przetrzyma większość problemów. Dobra, błogosławieństwo. Ponownie na strażnika karczmy. Za jej karczmy, karawany. Dobra. Muszę wam powiedzieć, już coraz bardziej jestem przekonany do tego wszystkiego i coraz chętniej będę w to grał. Na pustyni, powiem wam szczerze, na obecny moment nie wiem, kto będzie moim faworytem. Natomiast tak. W lesie
wątpię, żeby był ktoś. Po prostu las wydaje mi się po prostu taki... Okej, okay. Jest. I co z tym być? Broń, dobra? Maruder, super. Powiem szczerze, super, jeśli mam Marudera. Jego też trzeba będzie stanić jak najbardziej. Bo każde złoto mniej, wiecie, jeśli chodzi o Marudera, to tym lepiej dla nas. Po prostu za każde złoto, które kosztuje... No. Ma mniej HP. Tym samym mówiąc, po prostu możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli darmowych Maruderów, a oni... Tak de facto będą w ten sposób nam po prostu potężnymi jednostkami, patrz, 12 na 140 nawet. A że wiem, że każde błogosławieństwo to będzie tylko 20, więc trzeba będzie dużo tego nagromadzić, ale... Powiem szczerze, mam nadzieję, że to się uda. Dobra, kolejny strażnik karawany. Razem potężniejsza wersja. Jeszcze jego. Serek. Kartę, złoto, poziom przywódcy, stać połowy złota. Te poziom przywódcy, powiem szczerze, nie są aż takie istotne, powiedzmy. Ale niech będzie ten poziom przywódcy w ten sposób, chociaż trochę łatwiej będę mógł to wszystko zarabiać. Dobra, mamy błogosławieństwo. Ta sytuacja jak wygląda? Ten skarcz... Znowu chciałem powiedzieć karczmy. No, skarwany jest za 17, więc przystępna cena. Jego trzeba zdecydowanie doprowadzić do mniejszej ceny. Co prawda jest tymczasową jednostką, więc no, nie najlepiej, ale... Po prostu im mniejsza cena, tym więcej oni będą mieli życia, wiecie, a już mówiłem, że to może być też spory ratunek. Dobra, market, mury, dom. Mury, dom. Do widzenia. A ty, kolego, idź tam. Jest was tutaj wystarczająco dużo, żeby sobie poradzić. Powiedzmy, że jeszcze nie. Jeszcze nie mam aż takiego parcia, wiecie, żeby koniecznie Marudera zarzucać. Zamiast tego domek i murek. I proszę jakiegoś dobrego doradcę. To jest ten, o którym myślę. O. No nie do końca ten, o którym myślałem, ale nie jest źle. Okej. Maruder niech w sumie podejdzie. Drogi Jan. Przynajmniej 40 życia to już nie byle co. Chociaż tak widzę, że dosyć szybko pada. I w sumie ci strażnicy z karawany też będą można być równie dobrzy. Ale mniejsza z tym domek, farma, wieża. Usunę kartę. Wieża. Zdecydowanie wieża. Gram na wybrzeżu, więc nawet nie ma co mówić o czymś innym. Po prostu wieża musi być. Bez wieży nie ma co liczyć na to, że przeżyjemy ataki beczek. Co prawda wiem, że to jeszcze nie okres beczek, ale okej. Karta ataku, karta pracy. Albo liderzy zostają z tyłu. Nie wiem, po co jest taka opcja. Ale nie, atak tym razem nie. Ciężka praca. Powiem szczerze, nie jest to może najlepsza opcja, ale... Lubię ciężką pracę, bo z moim zapałem do klikania. No, delikatnie mówiąc, jest to przynajmniej trochę przydatne. Dobra. Ten karawany ile ma? 24, dobra. Idealna sytuacja. Też mogę oczywiście na odwrót to zrobić. I teraz tak, gdzie to jest? No i klikamy. 2 złote za każde kliknięcie, jak to lepsze będzie jeszcze więcej. Jak widzicie, dosyć dobrze mi to idzie. Swoją drogą chwilę, dajcie momencik. Muszę załączyć autoklikera na przyszłość. Pod F6 będę miał. Dobra. Ja wiem, że możecie tego nie popierać czy coś, ale co mnie to... Ja sobie autoklikera zarzucę, jak będę miał tą robotę, to będę mógł łatwiej to wszystko robić, dobra. Mhm. Karta, kiedy ulepszam miasto. 2 domy, mur, a tutaj złota włócznia, szlachcić, bazar, publiczna łaźnia. Drogie, ale pozwoli mi to na spokojnie i trochę ogarnąć różne rzeczy, więc biorę. Nawet nie będę czekał. Publiczna łaźnia tutaj. Tak. I teraz muszę czekać znowu na kasę. Bo mnie nie stać przez to, że to zbudowałem. Dobra. Dam w ten sposób. Super. No i zboże. Gorzej, że już chyba... Nie, dobra, to był pierwszy boss dopiero, czyli jeszcze łasice nie przychodzą. A co dopiero jaszczury. Dobra.
Niepotrzebnie trochę spanikowałem. Okej, okay, mamy trochę złota, ale jeszcze poczekam. Zanim użyję mocy, po prostu do momentu, kiedy będę i tak się tasowywał. W ten sposób zarobimy może trochę więcej, delikatnie. Dobra, ciężka praca. I proszę. Wiem, że trochę oszukuję, ale... No po prostu... Jak dali takie opcje, zacząłem nie korzystać. Dobra. Powiem szczerze, że teraz zdecydowanie jestem przekonany, że to będzie moja ulubiona karta. I taka właśnie jeszcze większa ciekawostka. Autoklikera zdobyłem jakieś chwilę temu. Tak można powiedzieć szczerze, jak kończyłem 100%ować Foragera. Ale dobra, mniejsza z tym. I błogosławieństwo. Oczywiście na niego, żeby znowu 20 życia więcej miał. Jaka jest tu sytuacja? Jeden taki, trzech karawany, jeden dzidownik. Raczej dwóch karawany, dwóch na wynajem. Dobra. Wow. To było niezłe, muszę przyznać. Okazja. Plus jeden kart, tymczasowy koszt dobranych kart minus 50%. Fajne. Fajne, powiem szczerze, nawet chyba to wezmę. Tak. O, ciężka praca. Dobrze. Dobrze. Dawaj kasę. I żeby nie było, jeśli chcecie sama rodzić, to marudźcie. Ale w moim odczuciu jest to jak najbardziej sprawiedliwe, jak... No. Jak twórcy oficjalnie nie mówili, że nie zalecałem, czy to jest zakazane. To jest jednoosobowo, więc niech każdy gra jak chce. Rozumiecie. To jest mój sposób grania, coś wam do tego, to nie oglądajcie i tyle. Ale nie, tak naprawdę jak pomyślałem o tym teraz, to... Na autoklikier chyba był naprawdę najlepszą... aplikacją, którą ostatnio pobrałem sobie. Dobra. Kolejne błogosławieństwo. I teraz jak sytuacja? Dobra, jego tutaj. Okazja. Serio, ser. Dobra, mniejszy z tym. Rozpocznij grę za 100 złota, dobra. I stop. Złoto. Dobra. Trochę chyba na tym zarobiłem, ale nie sądzę, żeby to było teraz coś istotnego. O, proszę. Jak pięknie. Po prostu... Widzicie co? Kasę? Wow. Okej. Okay. Teraz tak, strażnik karwany w to miejsce. Garncarstwo. I wtedy muszę się bardziej zainteresować teraz zgarnieniem szczurów. Usunięciem sera i innych rzeczy i zgarnieniem po prostu z tych szczurów. Super. Kolejne błogosławieństwo. W sumie, tak pomyślałem sobie, że przydałby mi się ten budynek, nie pamiętam jak się nazywał, ale jest taki jeden. On pozwala duplikować karty. Gdybym go miał i duplikował sobie błogosławieństwo. Wiecie, jak mi to było wtedy potężne? No, pomyślcie sobie o tym tak szczerze. Ja bym ile chcę wszystkiego. O, przy okazji on odszedł właśnie. Teraz trzyma się trzyma w miarę. Tutaj mają czterech obrońców, więc... Powiedzmy, że nas nie potrzeba. Ale dobra. Na wszelki wypadek tak czy jak lepiej przygotować marderów. Strażnik karwan teraz jest bezcen, więc mogę go rzucać tak po prostu. Jest jeden do tego wszystkich posiadanych kart, ale jeden doradca. Zdecydowanie, co my tu mamy? Jedna więcej opcja ze skrzyni skarbów, no właśnie tego potrzebowałem. Dobra, co my tu mamy? Oczymy karty slumsów? Jak najbardziej! Powiem szczerze, tym razem jak najbardziej. Nie mam z tym żadnych problemów, przecież kasy będziemy mieli ile chcemy, więc nawet jeśli podatek będzie się zmniejszał, to... żaden problem. Dobra. A tutaj jaka sytuacja? 4-1, tutaj jest... 1-3-1, dobra. Dobrze, niech będzie tak. I teraz dobra. Pierwsza sprawa, garncarstwo. Druga sprawa, okazja. Błogosławieństwo, dobrze. Jeszcze bardziej. I tak, slumsy. Coś, czego nigdy nie lubiłem, ale w sumie od dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że czuję, że to będzie bardzo dobra karta, jeśli zabędę tego raffworka czegoś tak. Gorzej, że to dolotuje zawsze tutaj, więc... No cóż. Dobra. Póki mam okazję, to nie będę ukrywał, no po prostu robimy. I zarabiamy, ile się da! Okej. Okay. Nightwatch tutaj.
w sumie nawet nie wiem po co mi to dalej, ale okej. Tak? Oczywiście, że slamsy, bo co innego. Jak wygląda z tej strony sprawa? W sumie podobnie. I żeby nie było, mówię to w kontekście, że jest dobrze. Nie, że jest źle. O, dobra, plus 25% ataku do wszystkich kart. Slamsy. Na obecny moment chyba tego starczy. Mamy trochę wolnych szczurów, więc nie ma co się przejmować jakoś bardzo. Dobra, gro, jeśli oferujesz w ten sposób, to jeszcze się zgodzę dawać jedno zdanie za niżoną cenę. Tym razem już mnie, gro, nie naciągniesz. Tym razem nie. Dobra. Tak, tak. Handlarz, masz coś ciekawego? Powiedzenie, czas służby. Za każdą jednostkę, na którą zadziałał efekt, 80 zł. Ujęcie, odrzuć 3 karty po 7 szczurów. Oszczędzanie, odrzuć 2 karty. 100% przy następnym dobraniu. Fajne, gospoda. Mur. Mur i on. Te dwie rzeczy szczerze bardziej mi się przydadzą niż cokolwiek innego. I sądzę, że już starczy tych slamsów. Postawiłem sobie ich trochę, każdy daje 2 mieszczury. Więc no. Naprawdę mówiąc szczerze, dość. Potem zapcham sobie całe miasto, tym będą problemy. Dobra, strasznie, straż nocna tutaj. Nie to. Idziecie do następnego muru. Tak, ciężka praca. Proszę o to, jak pracują prawdziwi przywódcy. No. Jakie to piękne. Teraz dobra. Okazja. Strażnik karawany za tyle. Biorę. Szczerze go zostawię tutaj, bo ta strona moim zdaniem sobie jeszcze jako tak będzie radzić. Właśnie, zaczynam się już łasice. Niedobrze. Nie ukrywam, bardzo niedobrze. Lepiej tutaj dostawię Mardzera, tak. Strażnik karawany teraz ten tutaj. A czemu nie? O, strażnik karawany. Tu jest ich 5, tu jest ich 5. Mają wieżę, więc tu będzie lżej. Dobra. Błogosławieństwo, oczywiście. Wow. Nie, przyjemnie, przyjemnie się gra, nie będę ukrywał. Sądziłem, że kiedykolwiek tak przyjemnie bym się grał kupcem, no ale... Co ja tam się znam? Dobra, okazja. Znam sobie, nie. Starczy tego, gro. Jak tylko bym miał okazję, to już ich pozbywam. Wystarczająco dużo ich stawiałem. Tak naprawdę sobie zyskałem dzięki nim... 10 szczurów. Wiem, że nie jest to może jakoś szczególnie dużo, patrząc na perspektywę innych możliwości i w ogóle. Ale no, mnie to wystarczy. W szczególności, że chcę mieć jakiekolwiek te minimalne chociaż podatki. Dobra, błogosławieństwo. Jeszcze taniej. Jak będzie za zero, to już tylko go ulepszyć będzie super. Okej. Tutaj, tak. Ciężka praca, ojeju. Zaraz się zmęczę. Po prostu zepsułem system, powiem szczerze. Nie będę ukrywał, trochę czuję się, że powinienem chociaż. Dobra. Mówię to ja, chociaż grając w Sekiro nie miałem skrupułów do tego, żeby demona nienawiści zrzucić z klifu, tak po prostu. Przerzucił exploita. Chciałem po części exploita w części tak zwanego cheese'a. A, mniejsza z tym, dobra. Dobra. Nie wiem, co więcej o tym mam powiedzieć, po prostu. Panie przywódcy, ulepszę swoją kartę. Strażnicy. Ale akurat poziom przywódcy nie jest mi w tej grze do niczego potrzebny. Powiem wam szczerze i nie ukrywam tego. Idealnie. Ideolo. Po prostu super. Czy jest coś, co bym musiał gdzieś dostawić? Dobra, tu idzie bossu. Tak, to tak. Chociaż nawet nie wiem, po co to robię. Dawaj do tego bossa. Ja wiem, że mogę tego nie robić, byłoby równie dobrze, ale... Okej. Zaczynają problemy. Chociaż nie czuję, żeby te problemy były zbyt poważne. Po prostu na to, jaką armię mam. Po prostu na wstrzyknięcie palcem. O nie, ciężka praca. Jeszcze przegapiłem trochę okazji do ciężkiego opracowania. Dobra. Aha. Następna jednostka zagrana jest ulepszona po zagraniu każdych 7. Okej. No i myślę, że fajne. Legendarne karty jakieś porządne. No, złota kompania, właśnie o tym mówiłem. Ale powiem szczerze, nie. Za drogie, za dużo wymaga, za krótko jest. A na się morderzy są niewiele gorsi.
Dobra. Ulepsz kartę albo dowódca drużyny. Nie wiem, czy będę mógł wrócić. Zobaczę po prostu, jak to wygląda w tym przypadku. Będzie kosztował 60. Ta 60, ale będzie miał również o te 70 więcej życia, czyli tak czy jak już... Dobra, nie ma przebacz, muszę to zrobić. Chyba, że ciężka praca? 6 sekund, 3 za każde kliknięcie, nie. Wiem, że może to, możecie mi nazwać teraz głupkiem, sądzić, że to było bez sensu. Tak samo ich trzeba będzie ulepszyć, ale... Właśnie, w sumie. Jak działają slumsy? Czy mnie szczur minus 2 do podatku, nie. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić, ale... No, najpierw zajmijmy się nimi, potem ewentualnie pomyślimy o czymś innym. Okazja. Oczywiście, że serby, co innego. Jakby to jeszcze było potrzebne do czegokolwiek. Dobra. Jak zwykle, gra mi pokazała jedno. Nieważne, jaki mam plan, tak wszystko wyjdzie na odwrót. Czemu ja znowu kliknę, żeby przylecieć szybciej, to nie wiem. Odwrócenie uwagi, jednostki w polu 0 nie ruszają się przez 10 sekund? Co? Po pierwsze, nie wiem, o co tu chodzi. Napój z miodu odnów życia plus 20%. Niech. No myślę, że nie wiem. Dwa mieszczury, 4 podatku. Odnów 30% życia. Dobra. Kasa teraz nie problem, więc powiem wam szczerze, że będę kupował wszystko, co sobie zapragnę. Tylko oczywiście bez przesady z tym wszystko, bo jednak jakieś takie głupoty kupować, które kupuję tylko po to, żeby kupić, to no raczej nie. Właśnie, co ja się tak boję o koszty przetasowania? Przecież mi stać na wszystko. A jak nie, to popracuję ciężko przez chwilę i zaraz będzie mi stać. Dobra, ciężka praca. I dobra. Widzę, że chyba tak szybko, że już gra nie jest w stanie tego naliczać. Jak to wygląda teraz? Dobra, dorzucę jeszcze jednego na wszelki wypadek. Przetasowanie, oczywiście. Jeden poziom wszystkich budynków, losowa epicka karta. O, apartament, super. Dobra, poziom przywódcy, domek. Zdobądź kartę, zdobądź złoto. Ślachcic, winiarnia? Biorę. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale biorę. Chyba sytuacja teraz jest nieciekawa, więc tak. Jakie masz wydarzenie? Minus 2 mieszczury, minus 4 podatku. Minus 4 podatku, oczywiście. Okazja. Winiarnia, dobra. Gra się rozkręca. I to w dobry sposób, powiedziałbym nawet. Mógłbym mi przetasowywać wcześniej, ale czy jest potrzeba na to? Nie sądzę. Dobra, tutaj za dużo. Nie ma nawet wieżyczki, która by to wszystko chroniła. Tutaj jak jest? 2, 5, 2 takich, a tu jest 3, 8. Dobra. Super. Nie będę ich przywoływał wcześniej, niech idą naturalnie. Ja naprawdę nie wiem, co ja wam mam mówić bardzo na ten temat. Po prostu zniszczyłem tę grę. Wiem, że pewnie i tak zrobię jeszcze pełno błędów, które przypłacę porażką czy coś. Ale no, po prostu... Nawet nie wiem, co mam o tym mówić. Przy okazji, dziś niedługo nie ma beczek. Nie wiem, czy one w ogóle jeszcze istnieją. O, usuń kartę, zdobądź kartę... Błogosławieństwo. Nie. Nie, nie. Slumsy albo sery i te inne. Szczerze, bardziej bym chyba zaczął od serów. Były fajne opcje, ale no nie mogę po prostu. Wiem, że to by pomogło, tam też by pomogło czy coś, ale... To po prostu ja muszę pozbywać się kart, które mi zapychają rękę do mnie. Co? Wow, jakieś wydarzenie przetłumaczone. Później strzelanie, okej, okay, o co chodzi? Okej. Okay. Nie wiem, o co chodziło, ale zarobiłem trochę złota na jakimś strzelaniu. Jakby to jeszcze było potrzebne? Przecież to wystarcza na sprostanie wszystkim wymogom finansowym mojej kolonii szczurów. Dobra. Znowu nie wiem, czemu go przywołałem wcześniej. Ale dobra. Strażnik karawany, okazja, oczywiście. Slumsy, nie.
Ja wiem, grozi tym chcę, żebym to sam zbudował, ale mówiłem ci nie i nie zmienię zdania. Miał bardzo małą talię, to mógł szybko przetasowywać, tylko wystawiać więcej, 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 więcej tych jednostek. Właśnie go spada szybko. Przetasowanie. Jak sytuacja? Teraz idą z tamtej strony. Dobra, ale tutaj trzeba to podleczyć. Nagrodę za bossa. Ulepsz wszystkie zdobyce, karty ekonomiczne, albo jakieś inne rzeczy. Dobra, ulepsz wszystkie karty, które posiadam. Super. I teraz tak. Karawana, karawana. Strażnika dorzucę tutaj, tutaj mordera. Wiem, że trochę go marnuję, ale no, teraz już nawet o tym nie myślę. Złota wieża. Ryzykowne. Wezmę na razie zwykłe wieże. Postawię tutaj. Wiem, że mogą tą złotą, ale chociaż mam naprawdę spore predyspozycje do zarabiania. Wiecie, nie oznacza to, że muszę już mordować te na złote wieże, które będą naprawdę szybko mi zabierać kasę. Dobra. Okej, okay, zwykła wieża tutaj. Serek niech sobie będzie. Okazja, czyżby coś dobrego. No jeszcze gówniane. I tak, lepszych rzeczy do roboty nie mam, więc niech będzie w ten sposób. Dobra, włączamy wino. I się zaczynają beczki. Okej, okay. Wiem teraz, kiedy one się zaczynają dokładnie. Druga połowa. Czyli trzeba robić teraz linię obronną na drugich. No, na murze wcześniej, że tak nazwę. To już wszystko, ale wiecie, no, beczki bądź co bądź mogą robić super nieprzyjemności. Dobra, najpierw ciężka praca. Nie chcę zmarnować ani trochę. To. Usuń kartę albo błogosławieństwo. Usuń kartę. Jak już wam mówiłem, no, trzeba po prostu się pozbywać wszystkiego. Szczerze, slumsów też się już chyba pozbędę, ale najpierw serb. Slumsy cokolwiek jeszcze mogą nam, wiecie, dać pożytecznego. No. Okej, okay. Kolejna przeszkoda zaliczona. Nie będę ukrywał, nawet nie pamiętam, że na czym się to wszystko skończyło. Poza tym, że na pewno pojawiły się niedawno beczki, więc po prostu muszę przygotować tutaj ewentualne nieobrony przeciwko beczkowym. Dobra, ciężka praca, już załączamy. Co trzeba załączyć? Zarabiamy na tym miliony. Standardowo. Dobra, napój z miodu niech będzie dla nich, bo są mocno poturbowani, a teraz już będzie znacznie lepiej. Dobra, gospoda, oczywiście. No, ruder tutaj, karwan jeszcze jeden tam, na wszelki wypadek zboży, nie wiem po co. Aha. Nie będę tak stać i czekać, aż beczka sobie załatwi wszystko. Ale dobra, przynajmniej będzie jakaś linia obrony, nie będę ukrywał. Nawet w takiej sytuacji jest lepiej, niż gdybyśmy nie mieli niczego przeciwko beczkom. Dobra. I teraz tak. Jeden tutaj, strażnicy już tutaj. I nie ukrywam, coraz bardziej zaczyna mnie się wydawać się, że nie ma sensu już strażników wydawać w to miejsce, bo beczki będą ich po prostu wykańczać na non-stop i tyle. Podnieść poziom, zdobądź kartę, jakaś fajna karta, może? Złoty łucznik. Fajna jednostka, nie będę was ukłamywał, ale strasznie droga. To nie jestem pewien dalej, jak do końca działa, ale dobra, nie ma niczego takiego istotnie wartego, więc błogosławieństwo. I teraz tak, z tej strony jak to wygląda. Pewnie beczka przyjdzie, więc stracę ich wszystkich, ale no co zrobić, jak nic nie zrobię, dobra? Szybciej, okej. Okay. Załatwiona sprawa, przynajmniej tyle. To można w ten sposób, chociaż wiem, że mogłem zarzucić okazję, żeby coś tam jeszcze, ale nie wiem, czy mi się chce. Najpierw miodowy, jaka sytuacja. Tutaj trzeba trochę podleczyć, więc tak. Błogosławieństwo, nie muszę chyba mówić na jaką kartę.
nadal jestem zdania, że im lepiej ich się przygotuje, tym lepiej dla nas wszystkich. Symulator zarabiania uruchomiony dalej. Co w takiej sytuacji, powiem szczerze, symulator ataku też byłby niezły. Pomyślcie sobie, co by to było, gdybym siadał kiedy to podczas ostatniej rozgrywki tym naukowcem. Wyobraźcie sobie, jak ja bym wtedy atakiem miażdżył wszystko? Wow, wtedy to dopiero byłoby masakra. Dla wrogów rzecz jasna. Dla mnie to nie byłoby żadnego, nic takiego złego. Dobra, kolejne błogosławieństwo, usuwanie kart. Albo dom. Usuwanie karty zdecydowanie. Im mniejsza talia, tym lepiej dla marderów, co prawda gorzej dla nich, ale powiem szczerze, będę kupował małe karty, które są przydatne na miejsce tych, które tracę. Wędrujący rycerz. Nie jest to może najlepsza rzecz. Nie. Na razie nic z tego nie chcę. Ale apartament oczywiście postawię, bo czemu nie? Bo z nas ciąga, to oczywiście tak. Tak. I tak. No. W tym momencie to też aktywujemy. To przerzucamy, żeby dostać coś. Super. Maruder, garncarstwo, które jest niepotrzebne, więc przetasujemy. Idealnie. Tutaj. Czyli jeden tu, jeden tu. Ten gościu tam, to tam. Przetasowanie znowu. Czemu nie? I teraz tak naprawdę jedyne, co mnie ogranicza, to jest ilość szczurów, którą posiadam. No i to, jak często będę dobierał ciężką pracę. Ale co do ciężkiej pracy, to nawet nie mam wątpliwości, że będę ją dobierał non-stop, kiedy będzie potrzebna. Dobra, napij z miodu. A tego nie kojarzę gościa. Łosice kapitan. Atak obszarowy 5, przywołuje statek właśnie do bieżącej lokacji i grabi miasto. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale dobra. Aha, oczywiście beczka już jest, bo jakby inaczej, tak. Aha. Trzeba się tym przejmować, póki co przynajmniej. Jak sobie poradzi. Moja wspaniała armia marderów. Chciałem sobie ostatni maruder. Tak. W sumie nawet nie wiem, czemu to robię. Ale dobra. Nawet nie wiem, co tam właściwie miałem za opcję. Ale widziałem, że wybrałem opcję plus 20 mieszczurów, więc jest dobrze. Plus 100% podatku. Oj, gościu, ty chyba naprawdę nie wiesz, z kim masz do czynienia. Nie tym razem. Nie tym razem. Dobra, ulepszenie karty. Ten ma więcej ataku, ale ten jest tańszy, więc tego przerabiamy. Dobra. Na obecny moment jest z tej strony spokój, więc no, okazja. Super, jego tutaj. To też tutaj, to też tutaj. I szczerze, chyba teraz już armii mogą wracać znowu na linię frontu wszystkie. Jeśli przeżyliśmy beczki, to przeżyjemy po prostu to wszystko już. Tak czy siak. Albo nie przeżyjemy. Ale no, wracając do tematu, po prostu nie ma co liczyć na to, wiecie, że nagle magicznie coś się zmieni. Aż będą oni tam stali. Jak, może niektórzy z was wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, ale wracając, wątpię, żeby te jaszczury, bo taki właśnie delikatny element, zawsze trzecim rodzajem trudności są jaszczury. Niezależnie po prostu z kim, na jakiej planszy mamy, wiecie, rozgrywkę prowadzoną, zawsze to są jaszczury, tylko że w różnej formie, jak zwykle. Kiedy sądzę, żeby jaszczury miały nagle funkcje beczko podobne. Dobra. Ulepsz przywódcę, złoto, karta dom. Karta konwoj. Zdobądź 3 tymczasowe karty służby. Aha. Dzisiaj po prostu te karty tymczasowych jednostek kosztujące 0, ale za całe moje złoto. Nie. 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 Nie widzę niczego sensownego w tych kartach. Bierzemy domek. Ile mam na niego miejsce jeszcze. Przekaz jakiś nowy wróg? A pewnie szczury. Podwodna inwazja? Co? Dobra, nieważne. Trzeba będzie tą stronę jeszcze przygotować. Trochę na spotkanie z nimi. Lecimy więc maruder, strażnik, karawana. Okazja.
napój z miodu. Jakieś wolne miejsce, coś gdzieś jakoś, coś. Dobra, jest. I przydałoby się chyba zainwestować już ostro w mury. Jakkolwiek nie jest, jest to bardzo ryzykowne, to przydałoby się, patrząc na to, że już na konstrukcję dalsze nie mam miejsca. Pragnę przypomnieć, że jednak mam dalej slamsy, które mogę, no, w krytycznej sytuacji używać, żeby szczurów poddawać sobie. Jeśli to by nagle stało się potrzebne. Chociaż jest teraz taka sytuacja, że nie sądzę, żeby było to potrzebne w najbliższym czasie. Dobra. Z tej strony mam już armię co najmniej zadowalającą. Należy nawet odpuszczę ciężką pracę, przy okazji jakaś dwójka nowych. Co to jest? Krab pustelnik. Nic szczególnego. I coś, co przywołuje kraby pustelniki. Dobra. Apartament, mur. O. Ja bardzo bym chciał powiedzieć nie, tak nie jestem w stanie po prostu. To wszystko jest zbyt dobre. Oczywiście ponownie. Okazja, proszę o murek. Nie wierzę. Nie ma rudera. Chciałem murek. Niestety w tym momencie przepada to. Dobra. Idziemy. No i apartament oczywiście od razu. Jak tylko dojdę, to napój z miodu będę musiał zarzucić. Ale powinienem sobie spokojnie poradzić. Dobra. Wszyscy są pod tym, czyli napój z miodu. Mieszanie. Dobra. Mur na tą stronę. Czy tę stronę, to właściwie wiem, że to jest prawidłowo, ale okej. Okay. Okej, okay. Na bossa są przygotowani. Jak mogą. I teraz pora zająć się bardziej zaniedbaną stroną, która... W sumie gdyby tak pomyśleć, to prawdopodobnie straciłaby... Stracił mi po prostu przez nią całą rozgrywkę, przegrał całkowicie. Bez po prostu... Jak to się nazywa? Bez żadnej wątpliwości po prostu bym przegrał. Jak to wygląda tutaj? Co to za szyrena jakaś? Atak przerwy 5, ataki wspijające. Aha. I jeszcze przywołuję. Okej, okay, zaczynam się, powiem szczerze, w moim odczuciu większe kłopoty. Jakoś musimy sobie poradzić. Damy radę. Powiem po tego jest to, że mam po prostu złoto na wszystko, co bym zechciał. Ulepsz kartę. Przetransformuj jedną kartę w losową, w legendarną kartę. Ulepsz kartę, powiem szczerze. Ulepszenie karty będzie zdecydowanie lepsza. 45 życia, 30 sekund służby. Nie. Jego znowu. Im więcej ich będę miał na wyższym stopniu, tym lepiej. Znowu bonus do taksów. Tak, podatków. Inne jakieś rzeczy. Złota kompania. Komisja? Mhm. Nie. Za mało kart mam, żeby to teraz się opłacało się. Biblioteka. Zdecydowanie. Okej, okay, super. Biblioteka, tak. Napój z miodu, tak. To tak, okazja. I teraz pora na ciężką pracę, zdecydowanie. Przydałoby się ją jakoś ulepszyć jeszcze skuteczniej, ale w sumie nie mam jak. Szkoda, że nie trafił się żaden przywódca. Czy tam w sumie jaki przywódca ten, no, asystent, czy jak mi tam, no, doradca, przepraszam. Który by to mógł dobrze zrobić. Niestety. Dobra. Nawet w takiej sytuacji nie jest źle. Mam ciężką pracę i to się liczy najbardziej. Jedno takie użycie potrafi sporo gotówki przynieść. Jak jeszcze zmniejszę talię, tym samym powodując, żeby te części dostawał, będzie super. Albo jakbym zrobił kolejne, to też byłoby naprawdę nieźle. Patrzcie, na obecny moment, jeśli oni nawet przybywają, to na tyle powoli, w zwykłych falach przybywają, że no, widzicie zresztą. Dobra, przytasowanie szybsze. Co? Jakaś nowa jednostka? Odrzucanie fala wody, która przepycha wszystko na swojej drodze? Dziwne opisy, dobra. Tak. D-
dobra. Teraz jeszcze. Tak, na wszelki wypadek, żeby potem nie było, że właśnie zębuję jakąś stronę. W szczególności, że teraz widzicie, idą na obie, na oba fronty, co na pewno nie będzie dobrze. Z tej strony mam cokolwiek, będę musiał tak to zostawić. Usuń kartę, wybuduj domek. Usunięcie karty byłoby bardzo cenne, ale... Czy ja wiem. Czy mam jeszcze coś w ogóle do usunięcia? Zboże i garncarstwo. Wielkiej różnicy nie ma, co będę usuwał. Ale niech i tak będzie w ten sposób, przynajmniej będę miał większy przemiał wszystkiego. Teraz tak, sytuacja jak wygląda. Zdecydowanie na niekorzyść tych tutaj, więc tak, tak, tak. Czy ja użyłem już wina? Tak, na nieszczęście użyłem. Chociaż to jeszcze nie było najlepszą decyzją, jaka mogła być. Dobra, szybciej. Dziękuję bardzo. Jakikolwiek zarobek posiadam. Dobra, nadciągaj to. Co ma być, to będzie po prostu. Jedna strona dobrze, druga... Trochę gorzej, ale jak mówiłem, zaniedbałem. Nie ukrywając niczego, po prostu szczury po tej stronie osady. Niemniej jednak nie zmienia to niczego. Bo nadal mogę odbudować tą stratę łatwo. I bossu. Oczywiście nie na tej stronie, na której bardziej bym go chciał. Ale niech i tak będzie. Kartę jakaś ponowna. Fajna. Ponowna umowa, nie? Deszczały się zostanie odrzucone. Zyskaj 3 karty złotej strzały. Nie. Plac, nie. Domek. Final, nie. Dobra. Nie ma nic lepszego niż to, więc... Pora zrobić to samo, co wcześniej. Witaj, morderze za zero ponownie. I teraz tak... Wymieszaj kartę z worka i cmentarza kart, za każdy wymyślą kartę po 10 zł. Fajne, ale nie. Łowisko. Super, ale to nie ten czas. Nacisk. Nie szczególnie potrzebne, ale niech będzie. Gromadzenie zdecydowanie. I to tyle. Właśnie przy okazji, czy te karty są już od razu ulepszone? Nie, dobra, czyli tamten doradca ulepsza tylko to, co się ma w momencie pozyskania. Połowa ciężka praca. To ja lubię. Na wszelki wypadek przygotujemy trochę więcej gotówki właśnie tą ciężką pracą. No. I jeszcze załatwione. Są to będzie znowu jeden z tych dłuższych filmów, jak tak patrzę, bo 42 minuty, a jeszcze się jakoś trzymam. O, odchodzą najemnicy. No cóż. Taka już ich rola. Być i odejść. Na całe szczęście mam jeszcze innych, którzy mogą trochę podtrzymać wszystko na miejscu. Przydałoby się swoją taką coś, co skraca czas odnowienia przytasowań. Nie wiem, czy coś takiego jest dostępne, szczerze. Ale by się zdecydowanie przydało. Dobra, teraz nawet nie ma co już oszczędzać na przytasowaniach. Zdecydowanie potrzebuję po prostu wsparcia tutaj każdego szczura, którego mogę dostać. Jeśli jakoś przebywa syrena, wiecie, bądź co bądź... Znowu się zapętam trochę, ale... No, widzieliście, że syreny potrafią nieźle namieszać. Że jak? Nie przesadziliście taką zgrywczą tych krabów? Ale nie frontu. Dawaj to. Mi 20% do kosztu wszystkich kart ekonomicznych. Fajnie, ale jesteś mi potrzebny. Ulepszenie karty albo legendarna karta. Złoty łucznik. Nadal nie uważam, żeby to była dobra karta na moją sytuację, ale okej. Więc pozostało tylko ulepszanie. Jak oni się zmienią? 8 na 30, dużo większy czas. Ale znowu skraca im się czas, kiedy sojusznicy giną, nie. Nie sądzę, żeby miał cokolwiek dobrego, więc... Gromadzenie, żeby szybciej przemieszywać to wszystko. Przemieszywać, też mi słowo.
Ja naprawdę mam dziwne tendencje do tego słowotwórstwa wielkiego. Przełożył wszystkich tutaj, ale nie. To jest zbyt ryzykowne znowu, nawet jak na mnie. Dobra. Strażnik zwykły, okazja. Maruder, strażnik karawany. Napis z miodu. Ciężka praca. No dobra. Ale wracając teraz do ogółu rozgrywki, powiem szczerze, jestem zadowolony z tego, co się udało osiągnąć. Chociaż jestem świadom, że to wszystko tylko dzięki temu, że mam autoklikera, a nie moim umiejętnościom. Ale no, pomińmy może ten temat, czy tam ten szczegół. Cieszmy się po prostu sukcesem, jak będzie najlepiej. Super, znowu krabów coraz więcej. A to się zaczyna robić trochę niebezpieczne. Dobra. Okej, przeszkoda numer... nie wiem, który nawet. Ale no, jakoś tak po prostu wynikło, że znowu rodzinka przylazła do pokoja i coś do mnie chciała. Nie są szczegóły. Ważne, że niestety się stało się. Dam ci jedną z trzech kart budynków drugiego poziomu. Nie, 20 mieszczurów. 20 mieszczurów, niczego lepszego nie ma. Złota kompania, komisja, szczurnia, to już nie teraz. Usuń kartę, no dziękuję, gro. Dziękuję, gro. Dobra. Okazja. Tak, maruder. I dobra. O właśnie, jeszcze jakieś wydarzenie. Co jest? Rozbudowa. Strzykawka. Szczerze, strzykawka będzie bardzo dobrym wyborem. Tylko to będę musiał zrobić później. Tutaj jakieś dwóch, powiedzmy, strażników karwany wywołać. Tyle. A póki co pracujmy ciężko. I cieszymy się tym, że właśnie możemy pracować ciężko. Bo to czyni nas lepszymi od naszych wrogów. Właśnie ta ciężka praca. Nie wiem, czemu mi je odbija, ale no wybaczcie. Po prostu jakoś tak... Pewnie mi tak odbija, bo ostatnio czasu nie mam za bardzo na nagrywki. Nie dość, że czasu samego w sobie na nagrywki mi brakuje, co... Co gorsza, internet mi się zdrewnił i... Nie za bardzo mam jak puszczać filmy. W ogóle nawet nie wiem, kiedy ten film ujrzy światło dzienne względem momentu, w którym go nagrywałem, więc no... Powiedzmy, że... Tak. Może niedługo to zobaczycie. W sumie, kiedy wy to widzicie, to wiecie kiedy. A kiedy to nagrałem, to... No cóż, może jeśli zapomnę, to o tym wspomnę w opisie, czy tam w komentarzu przypiętym u spodu, nie wiem. Ale zaraz mi zapomnę. Ale tak. Od momentu, w którym to właśnie nagrywam, od momentu, w którym to widzicie, pewnie minęło sporo. Nie ukryłem ostatnio, jak tak sprawdzałem, co... Niezwykłe filmiki, powiedzmy, które nawet gigabajta po prostu nie waży, jeśli dobrze przerobię i przygotuję. Wrzucaj mi się kilka godzin, to nie wiem, ile na to policz, takie długie będzie mi się wrzucało. Ja. Ale dobra, mnie się z tym. A tak z dwóch stron się zaczyna. Niedobrze. Dobra. Co my tu mamy? Kolejny strażnik karawany. Łuczasz inne karty. Usuwanie. Szczerze, już nawet nie ma nic innego niż usuwanie, nawet tych slumsów. Im mniejsza talia, tym lepiej dla mnie. Chociaż no, tak czy jak się długo strasznie przytasowuje, więc to jest największa wada. Złota farba? 50% nie trwało? Okej. Okay. Plus 50 koszt, procent koszt, plus 100% życia jednostek wojskowych w twojej ręce. Okej. Okay. Zaryzykuję z tym. Jeśli nie mylę, i tak całą talię będę miał w ręce. No prawie. Ale udało się zrobić to, co chciałem, szczerze teraz. Czyli nawet kosztem zwiększenia ich kosztu, oczywiście jego trzeba będzie znowu zmniejszyć później najlepiej, zwiększyłem życie i to znacznie. Nawet taki maruder, który w
teorii teraz powinien być słabszy, bo w rzeczywistości jest dużo mocniejszy. Oczywiście wiem, że teraz kosztuje to sporo nawet, ale czy jest to w sumie problem? Jestem w stanie powiedzieć, że nawet nie. Problem tutaj, póki to są tylko miotacze krabów. Sprawa z tym. Dobra, mniejsze. Zaczynają się większe problemy. Kraby. Nie wiem, po prostu miotacie krabów. Nie ty zabiją. Nie jakieś inne kwestie, tylko właśnie miotacie krabów. I brak złota. Ale bądźmy ze sobą szczerzy, najbardziej te kraby. Uległem tuż przed bossem. Przez nadmiar krabów. Tuż przed finałowym bossem, przez miotacz krabów. Wow. Powiem szczerze, i tak jestem zadowolony z tego wyniku. Oczywiście, tam wiem, że mogło być lepiej, mogłem grać uczciwiej według niektórych w ogóle, ale... No mniejsza z tym, jestem zadowolony naprawdę z samego siebie. Więc zobaczmy, co teraz tu odblokowujemy. I... doradca jakiś, który się zowie. W sumie nie wiem, jak to przetłumaczyć, Mercer. Ale okej, okay. Tymczasowy minus 10 kosztu to do losowej karty, kiedy zagrasz kartę. Fajne, ale nie wiem, czy warto, wiecie, coś aż tak zabijać. A więc cóż... To było na tyle w tym prawie godzinnym odcinku Ratropolis. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny epizod będzie... Nie wiem jeszcze kim... Czemu to jest po chińsku? Okej, dobra, na pewno nie rozumiem. No ale kontynuując. Następny epizod, nie wiem kim będzie. Może wrócimy do Navigatora, może budowniczy. Po prostu mówię szczerze. Nie mam pomysłu, się zobaczy. No a póki co, bardzo wam dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej.